Proszę pana, jest pan gwiazdą tego teatru, ale tym razem rola była krótka. To jest wspaniała rola. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję zagrać coś takiego. Przede wszystkim dlatego, że miałem okazję przyjrzeć się spektaklowi, w którym gram. To znaczy miałem okazję patrzeć na kolegów, na to, jak się rozwija przedstawienie, jak się wszystko zmienia, jak się klaruje sens tego przedstawienia. Widziałem, o czym to przedstawienie zaczyna być. Widziałem, jak zespół, z którym mam okazję pracować, wspaniały zresztą, zaczyna osadzać się w temacie, zaczyna ten temat być bliski temu zespołowi. Także jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję zagrać taką rolę, która w zasadzie umiera na początku i potem mogę tylko patrzeć. No bo bardzo często gra pan tak zwane główniaki, prawda? Tutaj w teatrze rzeczywiście tak. Taką mam z jednej strony szansę, a z drugiej strony problem, bo rzeczywiście nie mogę się przyjrzeć spektaklowi. No tak, ale gra pan między skrzypką na dachu, więc też pańskie możliwości wokalne są wykorzystywane. Przejrzałem sobie pańskie bio, czy bio, jak mówią Amerykanie, no to jest pan wszechstronnie uzdolnionym młodym aktorem oraz muzykiem, instrumentalistą. Dzisiaj na trąbce nawet pan zagrał. Na ilu instrumentach pan gra? Trąbka to jest taka pozostałość po zespole akurat. Rzeczywiście grałem w zespole akurat na trąbce, więc po tych 14 już teraz latach, od rozstania mniej więcej, musiałem odgrzebać tę trąbkę, bo nie grałem na niej w ogóle. To był tylko sygnał górniczy, wiadomo, ale jednak trzeba na niej trochę zagrać. Poza tym to była dla mnie zawsze wielka miłość, ten instrument, trąbka. Gram też na gitarze, trochę gram na pianinie, więc jakby tam. Wiem, że to temat dla pana suchar, ale dla nas nie, no bo mamy dopiero teraz panem możliwość porozmawiania. Kto wpadł na pomysł, żeby wziąć Tuwima? Chodzi o do prostego zespół człowieka. Akurat. No więc to była taka sytuacja, że gazeta Przekrój, wtedy kiedy powstała piosenka akurat, drukowała jeszcze na ostatniej stronie, z tego co pamiętam, tego magazynu, tekst, który dotyczył jakby rzeczywistości. Taki tekst, który komentował rzeczywistość. I w dniu, w którym wybuchła wojna w Iraku, w tekście, w gazecie Przekrój ukazał się tekst Tuwima. A my z akuratem mieliśmy jakby przygotowany taki riff. Nie wiadomo było, do czego jeszcze to wykorzystać. Jak się ukazała ta gazeta z tym tekstem, w momencie, kiedy oglądałem scenę z Iraku, bombardujących samolotów i tego wszystkiego zła, całego zła, które się wydarzyło w tym kraju, no to automatycznie czuliśmy się tak mocno zmobilizowani do tego, żeby jakby nie przejść obojętnie wokół tej sytuacji, że wykorzystaliśmy Tuwima do tego, żeby skomentować tę rzeczywistość, która wtedy rzeczywiście wokół nas była. I wtedy padł pomysł na tego Tuwima, więc prosto z tego kiosku, w którym kupiłem gazetę, pobiegłem na próbę do chłopaków, mówię: chłopaki, mamy świetny tekst, zróbmy z tego piosenkę. Zrobiliśmy, zagraliśmy to po raz pierwszy w klubie Madness we Wrocławiu. To miało ogromną siłę rażenia, bo ludzie byli w temacie tej wojny, tego całego zła, które było wokół nas. Podchwycili ten temat, szybko pobiegliśmy do studia, żeby ją nagrać, puściliśmy ją w eter. Niestety odbiór tej piosenki w tamtym czasie, w momencie, kiedy wybuchła wojna w Iraku, był żaden w zasadzie. Żadna stacja radiowa nie odezwała się w ogóle z tą piosenką. Ale tantiemy chyba lecą, bo ten utwór często jest interpretowany przez innych. A tak, zauważyłem. I puszczany w ogóle też często, prawda? Czyli coś tam za ich skapie. Wie pan co? Nie zauważyłem różnicy, muszę powiedzieć. Więc to chyba nie jest taka duża różnica. Natomiast doceniam to, że ludzie sięgają do tej piosenki, że chcą do niej podejść, że chcą za pomocą tekstu Tuwima i naszych riffów opowiedzieć coś o świecie, który nas otacza. Bo to jest tak naprawdę dla mnie istotne. To znaczy, to jest piosenka typu hymn, prawda? Niestety ona zostanie z nami na zawsze, nigdy nic się nie zmieni i zawsze będzie aktualna. Co to znaczy być aktorem w takim transgranicznym, niektórzy mówią zagadkowym, tajemniczym, ciekawym miejscu? Jak scena Polska Teatru Czeskiego w wczesnym Cieszynie, tak to nazwa. Co to znaczy być aktorem w tym teatrze? Myślę, że to chodzi o to, że każdy z nas spośród ludzi, którzy pracują w tym teatrze, mógłby odpowiedzieć na to pytanie w inny sposób. Ale ja odpowiem w taki, że
urodziłem się na Śląsku Cieszyńskim, co prawda 30 km od Cieszyna, ale w granicach Śląska Cieszyńskiego, historycznego Śląska Cieszyńskiego. To znaczy moja babcia Monika posługiwała się gwarą cieszyńską. Mój tata pod koniec swojego życia też wracał do tej gwary coraz częściej. Skądinąd był górnikiem, a propos dzisiejszego przedstawienia. Więc ja czuję się tutaj w tym teatrze jak u siebie w domu. I chciałem powiedzieć i zaznaczyć to bardzo ostro, że wspaniałą jest sytuacja, w której tworzymy coś u siebie w domu, to znaczy opowiadamy o tym swoim domu. Opowiadamy o historii naszych przodków i to autentycznie nas dotyka. To znaczy, chciałbym powiedzieć, że to jest o tyle przyjemniejsze, że nawiązujemy kontakt z widzem przez historie, które są dla nas autentyczne. Jeżeli w muzyce rockowej na przykład wartością nadrzędną jest autentyczność zespołu, który cokolwiek tworzy, to jeżeli spotykamy się z teatrem, który jest autentyczny, to to jest rzecz, myślę sobie, że najważniejsza, jaka może się zdarzyć w teatrze. Tak, my też uważamy, że to jest bardzo ważny spektakl. Dowiedzieliśmy się dopiero dzisiaj, że była wcześniej premiera w Ostrawie. Dowiedzieliśmy się też, że książka, kiedy wyszła, jej autorka była atakowana z obu stron, i przez Polaków, i przez Czechów. Wiemy, że te trudne momenty między Czechami a Polakami nie były aż tak trudne, jak między Polakami a Ukraińcami, prawda? Wołyń i tak dalej, bo to są makabryczne rzeczy. I troszkę mi się wydawało, że troszeczkę można było więcej na temat, w drugim akcie, na temat właśnie tego trudnego momentu historycznego powiedzieć i być może mocniej. Nie wiem, takie miałem wrażenie. Ja wiem, że panu trudno jest wypowiadać się na temat dzieła, w którym pan występuje, to wiadomo. To nawet nie jest o samym dziele. To raczej powiedziałbym, że jest o tym ostatnim tekście, który jest jakby zakończeniem tego przedstawienia. To znaczy Jan Mączka używa tam słów, zresztą chyba Helmuta Kaisera skąd inąd, o ile dobrze pamiętam. On opowiada o tym, że urodził się między tym a tamtym, między demokracją a totalitaryzmem, między Czechami, Polakami. I myślę sobie i zgadzam się z tym, że czas przyszedł na to, żebyśmy, jakby to powiedzieć, próbowali znaleźć sposób na to, żeby zacząć ze sobą rozmawiać ponad tym, co się między nami wydarzyło. I to przedstawienie jest doskonałym balsamem tak naprawdę na te niezagojone jeszcze do dzisiaj rany. I jeżeli sztuka może jakby pomóc w tym gojeniu się ran, to jestem za tym i wcale nie czuję się zawiedziony, bo może tak jak pan mówi, że możemy czuć niedosyt, że ta sztuka nie prowokuje do głębszych rozmów na ten temat. Myślę sobie, że jeżeli byśmy się posługiwali tym, że w naszym życiu najważniejsza jest miłość, to wtedy to przedstawienie doskonale pasuje do tego. To znaczy szukajmy powodów do tego, żeby się porozumieć, żeby rozmawiać, żeby żyć ze sobą wreszcie, bo to jest najważniejsze. A są sytuacje, które już są za nami i nie do końca są ważne, żeby je rozdrapywać i zadawać innym ludziom ból i cierpienie. To piękna puenta, ale nie byłbym sobą, gdybym jeszcze raz zadał pytanie troszkę poza protokołem. Co z Bulldogiem? Bulldog, wspaniały projekt, cudowna muzyka, cudowni ludzie, którzy tworzyliśmy razem wspaniały zespół, duży zespół. Problemem tylko było to, że koledzy byli z Warszawy, a ja byłem z Cieszyna. Więc nasze spotkania 400 km niestety nie były zbyt częste i to spowodowało, że siłą rzeczy musieliśmy myśleć o tym, żeby zamknąć ten projekt, bo nie byliśmy w stanie po prostu się spotykać. Jest dla zespołu jakiegokolwiek jest ważne to, żeby być ze sobą, żeby się inspirować, żeby razem rozmawiać, żeby oglądać, słuchać razem. A my nie mieliśmy takiej możliwości i to było powodem tego, że zamknęliśmy działalność tego zespołu. Szkoda, ale nie wierzę, że pan już zaprzestał uprawiać rock and roll. Ja to tak trochę czekam na taką, że tak powiem, okazję i przypadek. To znaczy z Bulldogiem było tak, że zadzwonił do mnie Piotrek Wietecka z propozycją, żebym rzeczywiście zajął miejsce Kazika Staszewskiego.
w momencie, w którym w zasadzie myślałem, że już się pożegnałem z muzyką. Wcale mi nie było żal, ale w pewnym sensie, bo odnalazłem się w teatrze wśród wspaniałych ludzi z rodziną swoją ukochaną. No ale przyszła taka przygoda, więc podjąłem to wyzwanie. Bardzo się cieszę, bo to była naprawdę wspaniała przygoda i wspaniała muzyka, wspaniałe koncerty, wspaniali ludzie, wspaniała publiczność. Wszystko było wspaniałe. No ale to się zamknęło. Jeżeli się pojawi coś nowego, może. Jestem otwarty zawsze na wszystko, co się wokół mnie dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.